wyczyściłaś kiedyś bluzkę makijażem? No to teraz zobacz, jak sobie poradzić. Żeby coś wyczyścić, trzeba to najpierw ubrudzić. Do tego celu poświęciłam więc koszulkę mojego męża. Trochę jest już za mała, więc mam nadzieję, że się nie pogniewa. Przy okazji wypróbuję jeszcze jeden, mój własny, piąty sposób. Może będzie skuteczny. Podkład tłusty, no to zostawiamy ślady. Pierwszy sposób, demakijaż plamy. Mleczko do demakijażu albo płyn do demakijażu oczu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie żałujmy sobie tego mleczka. W końcu powierzchnia do oczyszczenia jest duża. Ale efekt, szczerze mówiąc, mało spektakularny. Ciekawe, czy zostanie tłusta plama. W takim razie spróbujmy płynem do demakijażu oczu. O, leci! I tutaj efekt jest trochę lepszy. No, ale bez rewelacji. Drugi sposób, chusteczki do pupy. No bo kto powiedział, że chusteczki do pupy mogą być tylko do pupy? To jest taka rzecz, którą najłatwiej mieć ze sobą w torebce, więc na pewno sposób wart wypróbowania. Dwie pod spód, dwie na wierzch. I szorujemy. One wyraźnie, skuteczniej i szybciej usuwają te ślady z podkładu. Naprawdę całkiem nieźle to idzie. Trzeci sposób, pasta do zębów. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale jeżeli ktoś na niego wpadł, to ja go na pewno przetestuję. Ponieważ ta pasta jest dosyć gęsta, uzupełnię ją odrobiną wody. Może to jest jakiś sposób na zamalowanie plan na białej koszuli, bo żeby ta pasta cokolwiek usunęła, to niestety tego nie mogę powiedzieć. Plama jak była, tak jest. Nie wygląda to dobrze. Czwarty sposób, płyn do mycia naczyń. Rzeczywiście na tłuste rzeczy jest skuteczny, więc dlaczego nie miałby być skuteczny na tłusty podkład? Woda i szorujemy. No i też niestety bez rewelacji. Ta plama się rozjaśniła, ale daleko jej jeszcze do zniknięcia. To na koniec przetestuję mój świetny sposób, który sprawdza mi się we wszystkim i zobaczymy, czy tym razem też da radę. Zwyczajne, najtańsze, glicerynowe mydło. Szorujemy. No. I najprostsze sposoby są zawsze najlepsze. Po tej plamie nie ma śladu. Cudownie. Teraz koszulkę po przejściach wrzucimy do pralki i zobaczymy, co z tego wyszło. Oto wynik naszych eksperymentów. Co się okazało? Najlepsze jest najtańsze mydło glicerynowe, które z podkładem poradziło sobie znakomicie. Całkiem nieźle dały radę też chusteczki do pupy dla niemowląt. Natomiast zdecydowanie odradzam demakijaż plamy, bo to kompletnie nie działa. No i już na pewno nie używajcie pasty do zębów do koszulek, bo pasta jest do zębów, a nie do plam. Powodzenia!